Czym dla Ciebie jest Śląsk? Czy to jest ważne miejsce, z którego wyjeżdżasz w świat? Miejsce jest ważne dla mnie oczywiście, bo tu już mieszkam od wielu, wielu lat, ale Śląsk to dla mnie przede wszystkim ludzie. Ludzie, to jest niepowtarzalna atmosfera i chcę tu zawsze być. Krzysztof Wielicki to ikona polskiego i światowego himalaizmu. Jest jednym z trzech Polaków i piątym człowiekiem w dziejach, któremu udało się postawić stopę na wszystkich szczytach ośmiotysięcznych położonych w Himalajach i Karakorum. Ja zawsze w nim podziwiałem taką determinację i jeżeli sobie wyznaczył jakiś cel, to usiłował to realizować. On ma też w sobie pewnego rodzaju taką odwagę, którą u innych ludzi rzadko się spotyka. To przekłada się na osiągnięcia. Nikt w historii nie zdołał zdobyć zimą Mount Everestu, Lhotse i Kanchenjungi. Krzysztof Wielicki owszem, i to w towarzystwie Jerzego Kukuczki i Leszka Cichego. Wyczynem jest samotne wejście na Broad Peak, Lhotse, Daulagiri, Shishanpangme, Gasher Brum 2 i Nanga Parbat. Shisha i Daulagiri to góry, oprócz tego, że zdobyte samotnie, to dodatkowo pokonane nowymi, trudnymi drogami. Za swoje osiągnięcia otrzymał najważniejszą nagrodę Świata Gór. Złoty czekan za całokształt, no to parę osób na świecie tą nagrodę otrzymało. No są to ludzie, którzy zmieniali to wspinanie w górach wysokich. Wejście na ośmiotysięczniki wymaga wielkiego płuca, ale także siły woli, jaką posiadają tylko najlepsi i najwięksi. Do większości gór zdobytych przez alpinistę można dopisać adnotację: nikt dotąd nie zdobył jej zimą, samotnie, taką drogą albo w tempie niedostępnym dla innych śmiertelników. Zachował niezwykłą skromność i jest bardzo naturalny. Lubimy się ciągle, jeszcze planujemy jakieś wspólne trekkingi czy wyprawy odkrywcze. Jest wiele dyscyplin sportowych, w których na arenie światowej nie byliśmy i nie będziemy liczącym się graczem. Ale mamy himalaistów najwyższego sortu, którzy zapisali się w annałach tej dyscypliny. W tym gronie bez wątpienia jest również Krzysztof Wielicki. Wyczyn eksploracja świata, może samego siebie. Dlaczego chodzisz tam, gdzie można umrzeć? I bardzo proszę, nie mów mi, że dlatego, że góry są. Nie, no to jest bardzo skomplikowane i bardzo osobiste. Wydaje mi się, że wielu ludzi eksploruje właśnie w taki sposób, bo to nie tylko w górach, prawda? Że to jest strasznie sprawa osobista, personalna, intymna. Każdy inaczej widzi świat. My wybraliśmy ścieżkę góry tak zwaną, prawda? Ale to jest, generalnie to wydaje mi się wpisuje się w to pojęcie pasji, no bo z pasją pasji się ani nie kupuje, ani rzadko bardzo dziedziczy się, przynajmniej w naszej działalności. Przypadek rządzi, że człowiek zarazi się jakąś pasją i to odróżnia od hobby, że z tego się nie da zrezygnować, prawda? Pasją się do końca życia żyje. No i wtedy ja uważam, że nie trzeba się tłumaczyć pasji, jeśli ktoś nie ma, niech się tłumaczy jakąkolwiek. A że ja wybrałem taką pasję, no to jest chyba, wydaje mi się, adrenalina plus zachłanność na emocje. Tak mi się wydaje, ponieważ te pierwsze moje próby, kiedy zetknąłem się ze wspinaniem, one mi dały tak dużo emocji, to wiedziałem, że ja tego potrzebuję. Wspinanie to adrenalina, to sport, ale czy coś jeszcze? Elementy sportowe są we wspinaniu. No bo jednak, co prawda ta rywalizacja nie jest bezpośrednia, ale pośrednia. To znaczy, że ktoś coś zrobił, jakąś drogę, to my zrobimy lepszą, prawda? Pojedziemy tu, zrobili Francuzi, tu Niemcy, to my pojedziemy na inną górę. Tego typu rywalizacja jest, tak. Ale personalnej takiej osobistej rywalizacji w zasadzie nie, no bo alpinizm się zasadza na partnerstwie, na linię, która nas łączy, prawda? Czyli my nie rywalizujemy, a współpracujemy, prawda? Pełne zaufanie do partnera. Doświadczenie, przygotowanie, czy też cechy osobowości. Co jest najważniejsze w drodze na szczyt i w drodze po sukces? Jeszcze jest trzecia rzecz, o której powiem. Genetyka. Ćwiczenia, ja niewiele ćwiczyłem w życiu, bo nie musiałem, że tak powiem. No, nie mówię o powiedzmy outdoorowskim, rower, coś tam, narty, wspinanie, ale takiego typowego treningu, jaką wykonują sportowcy, to nie, absolutnie. Sala gimnastyczna czy jakiś gym hall, to nie dla mnie. No ja tak bez
bezczelnie rabunkową gospodarkę stosowałem. Nie? Genetyka pozwoliła, dosyć wysoki VO2 max, taka duża odporność, wytrzymałość. No, te elementy, które są ważne w górach wysokich, to jednak lepiej spisują się organizmy, które nie muszą być mocno zasilane, które potrafią działać na pewnym poziomie, ale nie muszą być ciągle zasilane. A w górach niestety tak się zdarza, że organizm już na dużej wysokości albo nie przyswaja pożywienia, albo nie ma w ogóle się ochoty na jedzenie. No więc jeśli ktoś był takim, miał takie ciało, że musiał ciągle zasilać, no to tam się będzie gorzej spisywał. Poza tym ja miałem taką charakterystyczną cechę, że no jak nic nie robiłem, no to spadała ta moja wydolność nie o 10% na przykład. To nie było warto nic zrobić, bo pojechałem w góry i bardzo szybko wracałem do swojej normy i swojej pozycji. Ale generalnie powiem ci, że alpinizm nie jest tutaj w głowie. Co góry dają, a co zabierają, jak wpływają na charakter człowieka? Dają bardzo wiele, bo przede wszystkim tam realizujemy swoje marzenia, prawda? W zasadzie wszystko się od marzeń tak naprawdę rozpoczyna. Jest marzenie, potem zespół, determinacja, jedziemy, osiągamy. I oczywiście to jest tak, że jak się coś zdobędzie, wyjeżdżamy w górę, jak wracamy do domu, to z powrotem po jakimś czasie myślimy, żeby wrócić z powrotem w górę, prawda? To się nie da z tego wyzwolić, nie da się z tego wyleczyć. To jest choroba, umówmy się, która powoduje, że często egoistycznie, umówmy się, prawda? No bo jeśli się zostawia rodzinę, dzieci, no to jest egoizm, ale ja sobie oczywiście zawsze staramy się bronić, nie? Jak to tak zostawiacie rodzinę? No tak. My, to nie jest hobby, pasja, to jest misja. Przynajmniej moje pokolenie lodowych wojowników, tej złotej dekady polskiego alpinizmu, to my sądziliśmy, że mamy misyjną działalność. A misja polega na tym, żeby polski alpinizm wpisać w światową scenę, prawda? No to muszą być koszty, prawda? No, a to się rodzina, wszystko udało. Rodzina, to się udało. Koszty rodzina. No, nie mówiąc o tym, że w tamtym czasie nasze panie nie miały paszportów, więc tym bardziej to ułatwiało nam opuszczenie domu, bo ja pamiętam do dzisiaj, jak ja miałem paszport, to wszyscy oglądali w domu, jakby to było nie wiem co, prawda? I żona mówi, stary, masz paszport, to jedź. No to my w długą, prawda? No i tak budowaliśmy potęgę polskiego alpinizmu. W górach jest inna definicja dobra i zła? Czy wiesz, że się nie zastanawiałem nad tym, co jest dobrem, a co złem. Dobrem jest przyjaźń na przykład. Ja uważam, że to nie tylko zresztą w górach, ale szczególnie w górach ta przyjaźń była strasznie ważna, która była budowana często jeszcze przed wyjazdem w góry, prawda? Gdzieś prace wysokościowe, razem klub, spotkania, budowały się zespoły, tak? Bo ja uważam, że dobrem jest przyjaźń. Przyjaciela wymagam więcej. Od obcej osoby mogę nie wymagać tak dużo, ale od przyjaciela jak najbardziej. Dlatego, że przyjaciela nie mogę zawieść, prawda? Muszę mieć zaufanie, a to właśnie w górach są elementy bardzo ważne. Ale tak jak mówię, to bym przełożył w ogóle na życie, prawda? Dlatego ja zawsze do młodych apeluję, przyjaźnijcie się, przyjaźnijcie się. Chodzi o to, żeby właśnie więcej od siebie wymagać, więcej oczekiwać. I jeśli chodzi o zło, złem w górach można powiedzieć, że świat jest niesprawiedliwy, bo często przebywamy w terenach bardzo biednych. I wtedy sobie tak myślę, że zło leży w nas, w naszych społecznościach. Ja nie wiem, jak to naprawić, prawda? Nie mam idei, ale jest źle, że są ludzie, którzy żyją poniżej godności. I to my jako społeczeństwo światowe za to odpowiadamy. Braterstwo Liny, i już o tym była mowa. Czy ta kategoria dziś jeszcze istnieje w górach? Czy w dobie, gdzie himalaizm jest coraz to bardziej spersonalizowany, można jeszcze o tym mówić? Czy dzisiaj himalaizm może jeszcze cieszyć? To między innymi wasza wina, tak? Mediów też. I tego rozwoju cywilizacyjnego, zdobyczy techniki, bo kiedyś wjeżdżało się na wyprawę, się wyjeżdżało i przyjeżdżało. Była jedna dodatka, że wyprawa z Katowic wyjechała, a po 3 miesiącach była, że przyjechała. I zdobyła górę. Albo nie. I wtedy było wiadomo. Albo starsza. A dzisiaj dzięki zdobyczom cywilizacyjnym można obserwować prawie, że online, prawda? W związku z tym doszło do tego, a co znaczy online? Online się źle przedstawia grupę. Online się najlepiej przedstawia osobę. Tak jak powiedziałeś, spersonalizowało się to troszeczkę, że jednak kiedyś jednak my tworzyliśmy zespół, wyjeżdżała wyprawa składająca się z iluś tam ludzi, prawda? Ja pamiętam, że po wejściu na Everest zimą weszliśmy z Cisim Leszkiem, prawda, na szczyt. Nie chcę wracać, jak to? Weszliśmy. Przez wiele, wiele lat nikt w środowisku alpinistycznym w Europie czy w świecie
nie mówił, że jakiś tam cichy Wielicki weszli, Polacy weszli na Everest. To było w tej przestrzeni normalnie, zespół, my jadąc za tą wyprawę, nikt z nas nie wiedział, czy wejdzie, prawda? Wiedzieliśmy, że tak, że trzeba pracować. Ktoś będzie miał więcej szczęścia, może genetyka, może więcej sił, ten na końcu wejdzie i sukces, że to ja ze szczytu mówię, że sukces jest wspólny. Tak, on był wspólny siłą całego zespołu. Kiedy zeszliśmy do bazy, jeden z kolegów się rozpłakał. Nie z zawiści. Dzisiaj to by rozpłakał się z zawiści. A wtedy on się rozpłakał, że nam się udało, że weszliśmy, my jako Polacy, prawda? Ja nie mówię, że teraz jest pokolenie gorsze, to nie, tylko no jest inaczej. Czy himalaizm to dzisiaj medialny show, czy żeby zrobić wyczyn konieczni są reklamodawcy i sponsor? Można oprzeć się na sponsorach. Proszę zauważyć, że dzisiaj ludzie już trochę lepiej zarabiają pieniądze, większość, dużo ludzi, którzy uprawiają jakiś sport i ich stać na to, żeby pojechać. Oni nie muszą należeć do żadnego klubu. Większość z nich nie należy, nie słyszało o klubie wysokogórskim, prawda, albo o Polskim Związku Alpinizmu. Nie pracowało w zespołach czasami, dokładnie. Się spotykają po raz pierwszy na wyprawie. Są media, są agenci, którzy zapraszają, proszę wpłacić taką kasę, przyjeżdżasz, jedziesz, my ci pomożemy, szerpowie, prawda, pracują z nimi, wchodzą. Ja nie mówię, że to jest źle, to każdy ma prawo, prawda, kto bogatemu zabroni, to nie o to chodzi. Tylko, że oni nie przeszli tej drogi takiej alpinistycznej, jak my przechodziliśmy, czyli od skałek, Tatr, Dolomitów, Kaukaz, Pamir, a tam góry wysokie, prawda? To jednak było zbieranie doświadczeń, to było coś innego. A teraz często właśnie no, 0 na 8, prawda? Oni już nie będą pisać historii światowej, oni będą pisać swoją historię. Co poczułeś, kiedy w styczniu przyszła wiadomość, że Nepalczycy zdobyli K2? Jeśli nie Polacy, to dobrze, że Szerpowie? Pomyślałem sobie, że no szkoda, że nie zrobili to Polacy, ale jeśli już miał ktoś zrobić, to dobrze zrobili to Szerpowie, a nie Kazachowie, Rosjanie, Hiszpanie czy Włosi, prawda? Bo tak były te zainteresowania w tym kierunku szły, prawda? Także to był taki mniejszy ból. Pomyślałem sobie, że nie lubię tego słowa zasłużyli. To nie, bo tam wiele przypadków zrządziło się, bo proszę pamiętać, że to była wyprawa komercyjna. Tam Szerpowie z założenia na wyprawę komercyjną mają pomagać, przepraszam za słowo klient, no, tym zaproszonym alpinistom pomagać wejściu na szczyt. Tymczasem ci zaproszeni byli bardzo nisko, a Szerpowie... A oni się wyrwali na szczyt. Bo ich było bardzo dużo, dlatego oni potrafili bardzo szybko przeprowadzić logistykę, 7300, było ich wielu, zobaczyli, że jest okno pogodowe i nie widać klientów, więc... Wtrół do góry. I fajnie, że to zrobili, ale powiem ci, że to nie będzie miało jakiegoś przełomowego znaczenia. Oni nadal nie będą. To był jednorazowy taki wyczyn. Oni nadal będą jeździć jako. Traktować jako zawód swoją pracę. Będą pomagać na wyprawach komercyjnych, bo ja nie sądzę. Zresztą, czy słyszałeś kiedyś o wyprawie nepalskiej? Bo ja nigdy nie słyszałem. Nie ma wypraw nepalskich. Są polskie, amerykańskie, francuskie, nepalskich. Nie ma, prawda? Bo oni traktują to bardziej podmiotowo, ale traktują to jako pracę, jako zawód, prawda? Że pomagają za pieniądze i chociaż tutaj przy tym wejściu troszeczkę zaznali pewnej tożsamości. Że jednak my weszliśmy. Ja miałam łzy tak. W oczach, jak no, oglądałam film. Jeszcze tam podłożony był hymn. Podłożony był hymn, oczywiście. No ale do tego trzeba mieć szczęście. Oczywiście ja widziałem zdjęcia, film ze szczytu, gdzie tam nawet kaptur nie drgnął nikomu, prawda? Zwykle wieje. Czy można mówić o wartości w zdobyciu szczytu? Jedno jest lepsze, drugie gorsze? Nie, ja bym powiedział... Bo były warunki sprzyjały. Tak, były takie różne komentarze na ten temat. Ja myślę, że trzeba sprawy tak traktować... Normalnie. Ktoś wszedł, zdobył szczyt, liczymy wejście zimowe. Natomiast ostatnia kolumna powinna być zatytułowana styl. I tam można wszystko wpisać. Jak zrobili, kiedy zrobili, w małym zespole, z tlenem, bez tlenu. I wtedy czytający czy planujący przygodę swoją, to sobie przeczytał, a oni tak zrobią. O, to ja zrobię to w lepszym stylu. Proszę bardzo. Poprawianie stylu jest mile widziane i zresztą to się odbywa w alpinizmie. W tej chwili jest bardzo dużo, bo już jest trudno eksploracji, jakieś nowe przejścia. To raczej idzie w kierunku poprawiania stylu. Więc jest to pole do popisu dla innych, młodszych, silniejszych, nie wiem, którzy mogą poprawiać styl, ale nie możemy podważać tego, że to był sukces ich. Buntujesz się przeciwko temu, że emocje społeczne wzbudza dzisiaj głównie śmierć w górach?
takie są prawa mediów oczywiście, że szkoda, że nie mówią, czy mniej mówią o sytuacjach fajnych, a mówią o tragicznych, bo to pobudza jakąś społeczne zainteresowanie być może bardziej, prawda? Ale z drugiej strony, patrząc to z naszej strony, wspinających się, a nie powszechnych social mediów, to tam nikt z nas nie idzie po śmierć. Nie? Wszyscy idą po życie, powiedziałbym, że są wszyscy zachłanni na życie. A że się zdarza, no gdzieś to w podświadomości mamy, prawda? Ale nikt nie zakłada. Każdy ze wspinającego się jest pewien, że zawsze sobie da radę, że zawsze wróci, że nie ma takiej szans, żebym ja sobie nie dał rady. Bo to ta wiara skąd się bierze, z tych doświadczeń, prawda, tu z głowy, że I can do, nie? To jest takie typowe amerykańskie, które nie zawsze jest prawdziwe, ale my tak myślimy i tak niektórzy zarzucają tak, że przechodzimy koło śmierci. To nie jest tak, że się przechodzi koło śmierci. Oczywiście się przeżywa każdą śmierć, przyjaciela, kolegi, partnera. Tylko z drugiej strony wiemy o tym, że to jest pasja, z którą się umiera. I gdybym ja odszedł, a mój partner by żył, to by robił to samo. Po prostu z tego się nie da wyzwolić. Jest inny problem obniżania poprzeczki, tak. Bo z tą pasją się żyje, można żyć wiecznie, znaczy wiecznie do końca ostatnich, do starości. Ale jest potrzeba obniżania poprzeczki. To dotyczy naszego sportu. Ale proszę mi, że nikt nie idzie po śmierć. A to, że się epatuje śmiercią w mediach, no takie są media i tu nic nie zmienimy. Co było dla ciebie największym sukcesem? Mój największy, że żyję. To jest mój największy sukces, bo 51 lat się wspinam i wiesz, do tego trzeba mieć już nie tylko szczęście, bo szczęście to jest takie uczucie ciągłe, prawda, które każdy inaczej jest subiektywne strasznie, prawda, ale jeszcze jest coś takiego jak być szczęściarzem, czyli ten luck tak zwany, nie? No, jedni mieli ten luck, Wanda, Jurek też byli szczęśliwymi ludźmi, ale zabrakło może tego luck, a ja go miałem, dlatego uważam, że to, że, bo statystyka jest brutalna trochę, nie? Jak tak, im dłużej spędzasz czas w górach, ja spędziłem chyba gdzieś 9 lat w górach wysokich, no to przepraszam. A twoja góra? Nanga Parbat. Bo ostatnia i zrobiona w kompletnie idiotycznym stylu, który nie powinienem robić w ogóle. Lak, udało się, ale tam przekroczyłem tą cienką czerwoną linię, ale się udało. A jak wychodzi się z takiego uzależnienia jak góry? Nie wychodzi się. Można tylko ograniczyć, zmniejszyć wyzwania o tego typu, ale ja cały czas jestem z górami w górach. Jakie masz jeszcze wyzwania? Bardziej eksploracja. Na niższych szczytach jeździmy często do Hunzy. To jest tam na pograniczu Chin, Pakistanu. Są takie rejony jeszcze dziewicze. Szczyty niezdobyte w ogóle. Co prawda niższe, bo to 6000. Ale tam czuję się jak eksplorator. Nie? Nikogo nie ma wokół. Na 70 km żadnego człowieka nie ma w ogóle. Nawet lokalnych ludzi, nikogo. Idziesz w góry, nieznane. Nieznane, trzeba szukać map, w ogóle, no taki jest ten element eksploracyjny i czujesz się tam, że jesteś sam. I to mi daje jakąś radość, no bo już nie chcę się mierzyć z bardzo wysokimi szczytami, bo już tak zauważyłem, że w pewnym, to może z wiekiem też przychodziło, może z urodzeniem się syna, że jest coś takiego jak waga, że są szalki. Przedtem tego nie widziałem. A teraz tak patrzę, ile mogę zyskać jeszcze, wchodząc na jakąś tam górę 8000, gdzie i tak już mam tam jakieś, prawda, coś zrobiłem, a ile mogę stracić, że nie będę synem, nie będę współuczestniczył w jego rozwoju, szkoła. I już hamulec powstał. Ale nie tak, żebym się nie wspinał, tylko mówię w sensie ograniczenia, tej poprzeczki sobie zdjąć trochę trzeba.